Korzystając z okazji, że trafił mi się odpowiedni petent, dokonam dziś autopsji, niemalże sekcji zwłok. No, zwłoki pasują do tej książki. W końcu to Marta Kisiel i Zawsze Coś, czyli trzeci tom detektywistycznych niemalże przygód Tereski Trawnej. trzeci tom tejże serii. Komedii kryminalnych pisanych przez Martę Kisiel. Pierwszy tom, 15 maja, miał wznowienie wydane przez wydawnictwo Mięta, dywan z wkładką. No i trzeci tom, zawsze coś dzisiaj, i premiera, 17 maja, świeżutka książka pachnąca. No ta też pachnąca, no tylko dwa dni, powiedzmy to starsza. Zanim przejdę do tego, co czyni dla mnie powieść dobrą, co czyni dla mnie powieść odpowiednią, bo są takie cechy, które wyróżniam, jeżeli chodzi o powieści. Takie cechy, które w mojej opinii znaleźć się w książce muszą w takim czy innym natężeniu. i takie cechy, które, jeżeli się w tej książce znajdą, to najprawdopodobniej nie zaowocują jakimś gniotem czy książką, którą odrzucę. I mówię to na przykładzie bardzo wielu powieści czytanych na przełomie bardzo, no może nie bardzo wielu lat, na przełomie ostatnich lat. No i teraz na przykładzie tego trupa, w sensie niekoniecznie trupa, yy, zawsze coś yy, będę sobie tutaj rozwijał te wątki. Dlaczego moim zdaniem to jest powieść dobra? O ile jest, chociaż pewne, ale też się tutaj pojawić. Muszą. Tym razem Tereska, nasza bohaterka nie spodziewa się, że może być gorzej, bo to, co wydaje się najgorsze, i tak nastąpi. Wszakże została zaproszona, właściwie przymuszona do odwiedzin Babuni, która obchodzi 90 urodziny i która zażyczyła sobie, by cała rodzina w komplecie te urodziny świętowała tyle, że Tereska nie była w tym domu od ponad 20 lat i powiedzmy to nie bardzo ma chęć spotkać się ze swoimi krewnymi. Któż z nas tego nie zna. Niechże pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast o Okazuje się, że urodziny szybko przeistaczają się w pogrzeb i stypę, ponieważ nestorka nie dożyła hucznego świętowania. Ale za tym kryje się coś jeszcze: kwestia dziedziczenia, kwestia nieuregulowanych spraw, kwestia tego, że ktoś najwyraźniej chce tutaj naszym bohaterom, przynajmniej wybranym, zrobić niemałe kuku. Pojawia się Tereska, która oczywiście posilona odpowiednią ilością kasztanków, choć nie do końca. Weźmie sprawy we własne ręce, starając się dociec co, kto, jaki, i dlaczego. Także tym razem dostajemy iście rodzinną komedię kryminalną, w której bardziej aniżeli sam wątek kryminalny, wysuwa się naprzód sytuacja rodzinna Tereski. Jej relacje z ojcem, relacje z synem, który w końcu zaczął gadać, który w końcu zaczął być czymś więcej, aniżeli, aniżeli po prostu maciejką, no i który wręcz tutaj może w tej powieści zabłysnąć. Ja na pierwszym miejscu chyba zawsze będę stawiał powieści fantastyczne Marty. Nie wiem, uważam, że te są po prostu na najwyższym poziomie. To nie tak, że po prostu kry komendium kryminalnym czegoś brakuje, ale po prostu jakoś Serduszko mocniej bije do tejże fantastyki. Natomiast nie sposób się nie zgodzić, że Marta to wszystko, co najlepszego miała w tamtych starszych powieściach, przenosi do nowych. To, co było najlepsze, to, co przyciągało, co sprawiało, że nie chciało się tych książek odkładać, to, co sprawiało, że szło się za tymi bohaterami, jest tu nadal obecne. I zacznijmy od tego pierwszego punktu na mojej liście rzeczy, które muszą znaleźć się w powieści bohaterowie, ale nie byle jacy bohaterowie, nie jakieś tam konstrukty z dupy, które po prostu są i miotają się jak jakieś ameby z lewa na prawa, z lewa na prawa, a rozwiązania spływają im z nieba, bądź też spadają jak ta mitologiczna biblijna, mitologiczna manna z nieba, yy, także to jest dla mnie istotne, żeby bohaterowie, nie tylko pierwszoplanowie, ale też poboczni, mieli jakieś tło, mieli jakiś charakter, mieli w sobie to coś, to coś, co sprawi, że kiedy zamykasz oczy i myślisz o tych bohaterach, albo czytasz ich wypowiedź, od razu wiesz: Aha, to jest ten lub ta. Wiadomo. Zależnie od książki, zależnie od powieści, może to być w, w różnym stopniu gdzieś rozłożone. Te akcenty mogą być inaczej rozłożone, może to być inaczej zapisane. Mogą ci bohaterowie niekoniecznie być aż tak głębosy, natomiast. Ta charakterystyczność ich jest tutaj cechą, którą ja bardzo sobie w książkach cenię. Jeżeli nie muszę się zastanawiać, kto jest kim, kto był idiotą, kto był dupkiem, kto jest bezmózgiem, kto jest ciućmą, tutaj od razu wiem. Wystarczy mi jedno wskazanie, kto jest ciućmą i ja do samego końca książki wiem, kto tą ciućmą jest. Wiem, kto jest napuszonym kuzynkiem czy kim tam, który jest tutaj och, on i on. Wiem, kto jest wandą, no... Bo, ci bohaterowie są po prostu bardzo charakterystyczni, każda z tych postaci ma w sobie taką głębię. To jest pierwsza rzecz, którą ja sobie bardzo cenię, i to jest, wydaje mi się, jeden z największych walorów twórczości Marty Kisiel od lat, od zawsze. To, że ona potrafiła tworzyć mega charakterystycznych bohaterów. Może niewielowymiarowych, bo nie zawsze ta wielowymiarowość tutaj występuje. Hmm. Aczkolwiek umarty mi nie przeszkadza jedna wymiarowość niektórych bohaterów. Nie przeszkadza mi to, że niektórzy od początku do końca są tacy sami, bo wystarczy mi to, że są charakterystyczni. Z drugiej strony, no, w takich książkach zawsze coś, która przywodzi mi na myśl na noże, czyli rodzina w obliczu śmierci Nestora, zaczyna się zastanawiać, co kto jak, gdzie, komu co się należy. Choć może tutaj nie do końca. Nie w taki powiedzmy to brutalny sposób się przedstawia, przynajmniej nie z każdej strony. Natomiast faktem jest, że w obliczu śmierci Nestora storki, zostaje majątek. Majątek, który został podzielony w taki, a nie inny sposób. Czy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, czy jest to ważne, czy jest to nieważne, kto na tym traci, kto na tym zyska. No to są wszystko kwestie, które są w tej książce roztrząsane, natomiast podoba mi się to, że ci bohaterowie tutaj dają radę. Druga rzecz, która w mojej opinii znaleźć się musi w powieści, która jest przynajmniej dobra, to jakaś forma można to powiedzieć, relacji, punktów stycznych z czytelnikiem. Niekoniecznie muszę się odnaleźć w głównym bohaterze czy w jakimkolwiek bohaterze pobocznym. No, mogę powiedzieć szczerze, że w ostatnich czasach tym bardziej cenię sobie książki, które przedstawiają jednak inne punkty widzenia, innych bohaterów, bohaterów bardzo odległych ode mnie, mojego światopoglądu i tak dalej. Natomiast lubię, kiedy coś stycznego się pojawia. Nie wiem, jakaś sytuacja z życia, jakaś refleksja na dany temat. Czy też poruszony jest wątek, który najzwyczajniej w świecie mnie interesuje, który pozwala mi gdzieś rozwinąć myśli, które sam mam w danym temacie. To jest takie minimum z minimum. I teraz przechodzimy do zawsze coś. W którym weszliśmy z przytupem w sam środek niemalże to rodzinnej awanturki. I kiedy ja czytałem tę książkę, owszem, to nie jest dla mnie idealny czas do czytania książek o pogrzebach. Bądźmy szczerzy, nie jest to dla mnie idealny czas. Sytuacja moja rodzina jest zbyt świeża, natomiast nie czułem ze strony zawsze coś tego przygnębienia. Nie czułem tego, że książka porywa moje myśli w te strony, do których niekoniecznie chciałbym zmierzać. Natomiast ta książka obudziła we mnie. Ja wiem, jak to okropnie zabrzmi, ale zabawne momenty ze stypy po pogrzebie mojej mamy. Czyli mianowicie na przykład Ciocie, która podchodzi, dawno nie widziana przeze mnie, czego nie żałuję yy, i nie zamierzam nadrabiać w przyszłości, yy, która podchodzi i przez prawie godzinę nadaje na to Łobozie, gdyby ona mnie słuchała, gdyby głupia nie była Łobozie, 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 bo ja to wszystko, ja to wszystko wiem, ja to wszystko, Łobozie, Łobozie, bozie, No proszę ja Ciebie, proszę ja Ciebie, proszę ja Ciebie, proszę ja Ciebie, proszę ja Ciebie. Także zupełnie rozumiem Tereskę Trawną i jej podejście do tegoż spotkania rodzinnego, kiedy to ona już na samą myśmiała po kokardę, ja zostałem wzięty z zaskoczenia, bo nie spodziewałem się, że zacna, nobliwa ciocia weźmie udział w tego typu wydarzeniu. Tym bardziej, tym głębiej ta książka od razu znalazła jakieś punkty styczne ze mną i kiedy czytałem, jakież to Tereska ma relacje ze swoją rodziną, jak to wygląda, Boże, jakich to ona ma tam oszołomów, to sobie myślę, ja pierdzielę. Czy Marta Kisiel opisywała fikcyjną rodzinę, czy poniekąd moją rodzinę? Bo niemalże każda z postaci opisana w książce, ja wiem, nie ma się czym chwalić, ale znajduje jakieś mniejsze lub większe odbicie w mojej rodzinie. Na całe szczęście dalszej. I w tym momencie ten wątek obyczajowy, ten wątek relacji międzyludzkich, relacji z córki, z ojcem, relacji z ciotką i ze wszystkimi innymi, z Agniesią czy Janem Jakubem. Sprawiły, że po prostu ja poczułem się totalnie porwany przez wątek obyczajowy. To jest punkt drugi, który u Marty został spełniony w 200, nawet w 300%, bo znalazłem tutaj mnóstwo odniesień do swojego życia, mnóstwo punktów stycznych. Może, jeżeli znajdę książkę, która nie ma żadnych punktów stycznych ze mną, a jest w bardzo ciekawy sposób poprowadzona, która gdzieś rewolucjonizuje moje myślenie, to nadal będzie to książka, którą ja bardzo docenię. Natomiast te, które włażą prosto do mojego serca, rozkopują się tam, uwalają się w jednej czy drugiej komorze, to są właśnie książki, które ja zapamiętuję na dłużej. No i stąd też nie dziwota, że Martyki się zapamiętałem tak dobrze. Nie muszę zresztą zapamiętywać, bo ciągle ją sobie przypominam. Od pierwszej przeczytanej książki, od pierwszego bohatera, którego poznałem, czyli Konrada, z którym podzielam wybuchowy temperament i to, że podobnie jak on również miałbym ochotę pozabijać tych wszystkich moich dożywodników, łącznie z tymi martwymi. Także od samego początku mogę powiedzieć, że czuję tutaj jakąś więź z moją osobą. No i właśnie trzecia rzecz, która jest dla mnie najważ... no nie najważniejsza, a równie ważna jak te dwie poprzednie, może ciut ważniejsza od tej drugiej, czyli styl. Bo cóż mi po fabule, cóż mi po bohaterach, cóż mi po pomysłach, ty plot twistach, och, o, e, jakież to piękne wydomane. Jeżeli ktoś po prostu pisze jak ostatnia łamaga, jakby nie ukończył, nie ukończyła pierwszej czy tam ewentualnie drugiej klasy szkoły podstawówki. Musi być styl. No i Marta Kisiel, co ja Wam będę tutaj mówił? Ten styl zawsze ma, wręcz powiedziałbym, że ten styl się zaostrza. Z książki na książkę mam wrażenie, że rozciągają się gdzieś te granice tego stylu. Te akcenty coraz lepiej są odgrywane, ta melodia coraz lepiej wybrzmiewa. Bardzo mi się na przykład podoba u Marty Kisiel to, jak ona wprowadza do książki przekleństwa. Przekleństwa, których jest jak na lekarstwo, które można liczyć na palcach jednej ręki. A i nierzadko wystarczy jeden palec do tego, by te wszystkie przekleństwa zliczyć po to, by one użyte wybrzmiały, niczym gong, niczym uderzenie w potężny dzwon, który rezonuje, roznosi się, i tak dalej, i tak dalej. To jest piękne, uwielbiam to. No, styl Marty Kisiel niepodrabialny, dla mnie idealnie wywa wyważony pomiędzy poważnymi wątkami, wątkami yy, obyczajowymi, czy też wątkami gdzieś tam okalającymi śmierć, a humorem, sprawiający, że nie czuć tutaj przesady, a z drugiej strony łagodzący, gdzieś takie ostre, gdzieś wypustki, które które mogłyby czytelnika tu i ówdzie hmm, pobodziać, dziabnąć, ukuć. No to jest umarty rzecz, którą ja bardzo sobie cenię no i oczywistym jest, że chce się czytać książki, które są napisane pięknie, które są napisane fajnym językiem, które czyta się ładnie, płynnie. No nie, może niekoniecznie łatwo, bo czasami książka trudna może być napisana tak pięknym, ale trudnym językiem, że nadal czyta się to z przyjemnością, bo ważne jest, żeby styl robił Robotę. Teraz, skoro już wiemy, że startujemy od pułapu przynajmniej dobrej książki, to idźmy dalej. Ja uwielbiam Martę za jej pisarstwo. Może, może gdzieś ta fantastyka cały czas we mnie gra troszeczkę bardziej i tęskni gdzieś tam w środku, w czytaczyku za kolejną fantastyczną książką Marty Kisiel. Nie tylko opowiadaniem, ale pełnowymiarową powieścią. Natomiast faktem jest, że nie zmieniło się u niej to, co było zawsze najważniejsze: to, że potrafiła trafić niczym ta strzała lecąca przez. Zacnego, dobrze wyszkolonego strzelca, no nie wiem, pokroju Robin Hooda, Meridy Wallesztyn czy Katis Everdeen, choćby prosto w serce, wbija się, wie jak mnie tam, nie wiem, zatruć euforią, zatruć radością czytania. Brzmi to dziwnie, zatruć radością, ok, oksymorodek nam się taki trafił, natomiast faktem jest, że u Marty to zawsze jest. Czego nie ma natomiast? Nie ma tego, co w komedii kryminalnej, moim zdaniem. Jest istotne, czyli na ogół nie ma zaskoczeń na koniec. I tym razem przewidziałem sam koniec książki na samym początku, stwierdzając jednocześnie przy tym, że byłoby to tak oczywiste, że aż nie. Natomiast, no, okej, okay, okazało się być tak oczywiste, że aż nie. Ale z drugiej strony, czy mi to przeszkadzało? Nie. I tutaj odpowiedź będzie absurdalna. Nie przeszkadza mi to, ponieważ ja nie jestem fanem kryminałów. Ja nawet Roberta Galbraitha czytam głównie ze względu teraz już na wątek obyczajowy, na wątek relacji między bohaterami, na wątek tego, co w ich życiu się stanie. A ta sprawa kryminalna... No dobrze, że jest. Fajnie, że jest. Gdzieś tam spaja tę fabułę, gdzieś tam pokazuje, wyznaczając początek i koniec danej książki. Natomiast powiedzmy to sobie szczerze. Fan kryminałów ze mnie żaden i już chyba nic z tego nie będzie. Summa summarum. Uwielbiam zawsze coś. Może to nie jest moja ulubiona książka Marty Kisiel, bo tak jak mówię, no fantastyka, jednak to serduszko dalej brzmi. Natomiast jeżeli chodzi o relacje rodzinne, jeżeli chodzi o tych wszystkich bohaterów, o to przedstawienie tej sytuacji, która gdzieś przypomina mi, uwielbiane przeze mnie na noże, to bardzo dobrze mi się tę książkę czytało. Bardzo dobrze mi się weszło w ten klimat, bardzo dobrze weszło mi się w całość tejże opowieści i. Czerpałem z niej niemałą radość. Co jest warte zaznaczenia, to jest to, że bardzo mi się w tej, no na razie, trójksięgu podoba to, że za każdym razem Tereska rozwiązuje daną sprawę z udziałem innych bohaterów. Tym razem na świeczniku pojawił się Maciejka. Maciejka, co do którego już pewnie można było zacząć tracić nadzieję. Natomiast rozwija nam się tutaj pięknie niczym. Kaktus. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał, że udało mi się Was zachęcić do osiągnięcia po Martę. Najnowszemu tomowi z dumą patronujemy, no i że zechcecie po prostu zagłębić się w ten świat istnego Pierdolca. Z drugiej strony bardzo interesuje mnie, jak podchodzicie do tych trzech punktów, wytyczających dla mnie ścieżkę do idealnej powieści, czyniących powieść przynajmniej dobrą, czyli bohaterowie. Punkty styczne z odbiorcą i wreszcie styl. Czy dla Was również te trzy rzeczy są najważniejsze? Czy może liczy się coś jeszcze, coś innego? Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, cześć.